Cześć, siemano, słuchajcie, to jest Honda E. Premiera była niedawno podczas salonu samochodowego w Frankfurcie, IAA w Frankfurt 2019. Zaraz po tym zostały uruchomione konfiguratory, ale niestety nie w Polsce i o tym będzie ten rant. Będziecie słyszeć zresztą w moim głosie, że jestem delikatnie zdenerwowany faktem tego, że Honda najzwyklej w świecie olała polskiego klienta. Zapraszam do oglądania. Cześć, siemano, witajcie. Dzisiaj będzie taki troszeczkę rant na temat tego, co się odpierdala z Polską, z polskimi sieciami dealerskimi. Co bardzo, bardzo się odpierdala z polskimi sieciami dealerskimi. Raz, dwa, trzy. Cześć, siemano, dzisiaj będzie angry rant na temat tego, taki totalny angry rant na temat tego, co się odpierdala z polskimi sieciami dealerskimi samochodów, importerami w ogóle w Polsce, bo to jest po prostu, i z całą Polską, bo to jest po prostu wyższy poziom spierdolenia. Więc wchodzimy na stronę honda.pl. Honda Polska od paru dni bardzo hardkorowo cieszy się z tego, że Honda E trafia do masowej produkcji. Także zobaczmy, nawet moja papuga w osobnym pokoju zaczyna się denerwować. Klikamy samochody nowe. Co widzimy? Jazz, Civic 5-drzwiowy, Civic 4-drzwiowy, CRV Hybrid nowy, Typer nowy, HRV nowy, CRV. Wszystko fajnie. No NSX nie jest dostępny, bo u nas żaden dealer nie dostał licencji na sprzedaż NSX-ów, co jest też żałosne. I co mamy? Honda E. Wkrótce. Kliknijmy. To nie jest prototyp. No to wiemy, że nie jest prototyp. Kto był na targach w Frankfurcie, ten widział i wie. Aplikacja My Honda Plus. Oklikamy. O! Zniknąłeś z mapy, kurwa. Nie istnieje. Dowiedz się na temat więcej na temat stylistyki. Wow! Możemy się dowiedzieć na temat więcej na temat stylistyki. Możemy sobie nawet zobaczyć, jakie są kolory tego auta. No niebieski wygląda zajebiście. I co mamy tutaj? Odwiedź autoryzowanego dealera i skontaktuj się. Aktualizacja, dodatki, zarejestruj się. No dobra, chciałbym się zarejestrować, żeby wiedzieć coś więcej o Hondzie E w Polsce. I co? I gówno! I zniknęłeś z mapy! Przepraszamy! Może któryś dealer klikamy... Wpiszmy sobie, nie wiem... Wpiszmy sobie, nie wiem, użyj bieżącej lokalizacji. No zezwól. Grudziński, Masa, Leszno, Dendę. I co? I co tutaj jest? Sprzedaż, serwis? Powiem osobiście. Dzwoniłem do salonu w Lesznie i dzwoniłem do salonu Grudzińskiego. W ani jednym, ani w drugim salonie nie potrafili mi powiedzieć, kiedy Honda E będzie dostępna w Polsce i czy w ogóle będzie dostępna w Polsce. Importer się jara. Importer się jara. To musimy zapamiętać. Dobra, odpalamy drugą kartę. Wpisujemy Honda DE. Jesteśmy teraz w Niemczech. Wybieramy automobile. I tutaj mamy, o proszę, logo IAA 2019, Gdernoje Honda E, Rlaybenzie, proszę o... No zajebiście, klikamy Neuwagen. I co mamy? Honda E od 33 850 euro. Oczywiście jest też NSX, bo tam o dziwo ktoś potrafił, któryś salon potrafił się postarać o to, żeby ten samochód był u nich dostępny. No chyba najbliższy jest w Monachium albo w Berlinie. Nieważne. Mamy dokładnie to samo. Możemy kliknąć My Honda App. Tutaj mamy dokładnie pokazane, czym ta aplikacja jest. Możemy sobie wszystko zobaczyć. Proszę, jest GeoFence, mamy proszę status ładowania, możemy zamknąć i otworzyć auto z poziomu aplikacji, jaka jest pogoda, proszę, wszystko mamy z poziomu tej pieprzonej aplikacji, można nawet zatrąbić. Oczywiście oprócz tego pokazałem, tutaj mamy jeden z takich fajnych patentów, czyli kamera do jazdy do tyłu, po prostu, najzwyklej w świecie. Przejeżdżamy do góry, dajemy serwis i tak dalej, Neuwagen jeszcze raz, Honda, schodzimy niżej, jest w ogóle, jest rezerwiren, możemy w tej chwili już zarezerwować swoją Hondę,
Conte, wybrać kolor, konto, wszystko. Wszystko możemy zamówić ten pieprzony samochód. Ale klikmy konfigurator, bo konfigurator jest ciekawy, bo Honda e, tak samo jak NSX, są dostępne w konfiguratorze. Klikamy konfigurator, odpala się konfigurator Hondy w Niemczech. I co mamy? Mamy Hondę e. Jaki jest problem? Jaka jest różnica między Niemcami a Polską? Czy dla Polaków, nie wiem, problemem są te pieprzone kamerki? To jest zajebisty patent. Mamy do wyboru Honda e za 33 850 euro albo e-Advance. Advance z tego, co już patrzyłem, bo patrzyłem, to jest po prostu to, co widzieliśmy na targach, to, co można było zobaczyć, dotknąć na targach. Wszyscy się jarają, zapraszamy na relacje z targów, kurwa, zobaczmy Hondę e. Ja chcę ją zamówić, ja nie chcę oglądać relacji z targów. Ja chcę zobaczyć ten samochód. Na żywo, w Polsce, przejechać się w nim, kurwa, w Polsce. Honda e 136 koni, 154 konie, wersja Advance. Super, zajebiście, idziemy dalej. Wow, możemy sobie wybrać kolor, kurwa, słupka. Zostawmy standardowy, tak? Wybierzmy kolor niebieski, bo lubię, kurwa, bo mi się podoba. Felgi zostają te, bo są fajne. Mamy wszystko wypisane, jak ładowanie, proszę. Wszystkie funkcje praktycznie systemu multimedialnego, światła, dach, panorama glass dach. No po prostu cudawianki, klikamy dalej, mamy wnętrze. To wnętrze jest zajebiste, to drewno, nieważne czy jest prawdziwe czy nie, jest zajebiste, jest po prostu mega. Kamery w środku, no najcudowniejsze na świecie. Oczywiście klikamy na koniec i here is ihr Fahrzeug, proszę, to jest mój samochód. Się wkurwiłem. Może finansowanko potrzebne, 660 euro. Lakier, proszę, wszystko, połączenie z aplikacją My Honda Plus. Zajebiście, podoba mi się to. O, może chcesz, kurwa, teraz dostać jakąś, nie wiem, finansowanko, nie ma problemu. Wpłacasz 7502 euro, przykładowo, na 30 lat, z limitem kilometrów 10 tysięcy. I płacisz za auto 374 euro, kurwa, nie 1800 złotych. Mogę sobie w tej chwili nawet tą konfigurację wysłać do któregoś. Jaka jest różnica, jeszcze raz, między tym, Honda Polska, i dlaczego tu jest do kurwy nędzy cały czas wkrótce? Dlaczego? Dlaczego moc napędu? No zajebiście, szkoda, że nie będzie nam dane, kurwa, tego to sprawdzić. A tym, gdzie jest ułożona konfiguracja? Jaka jest różnica? Wytłumaczcie mi to. Honda Polska. Chciałbym się dowiedzieć, i co jest powodem tego, że nie mogę tego auta zamówić teraz, w tej chwili w Polsce. Dlaczego nie mogę dać zarobić wam jako importerowi samochodów do Polski? Tylko jakbym chciał kupić ten samochód, to muszę przejechać dosłownie 200 km na zachód, żeby dojechać do Niemców i tam złożyć zamówienie na to auto i jeszcze zapłacić gotówką, no bo nie jestem mieszkańcem Niemiec, więc nie mogę liczyć na żadne finansowanie. Także to jest mój taki super szybki wkurw, bo irytuje mnie po prostu fakt tego, że Honda jara się w tej chwili autem, które w słowach salonów samochodowych przedstawicieli, nie tylko tych dwóch, ale też rozmawiałem z przedstawicielami salonów w innych miastach i nikt nie wie, nikt nie potrafi mi nawet określić, jaka może być przybliżona cena tego auta w Polsce. Także Honda, przestańcie jarać się czymś, czego nie ma i czego najprawdopodobniej nie będzie w Polsce, bo nie potraficie przejść niektórych rzeczy i lepiej podpowiedzcie ludziom, jak tanio sprowadzić te samochody z Niemiec. Dziękuję bardzo. Wojtek się odmeldowuje, czekają zdjęcia i materiały jeszcze z Dunkany.